jakaś tam tu Kingman na takiej drugiej jakby uliczce równoległej. Cała masa, to jakiś stary teatr, ale tutaj jest takie zagłębie sklepów z antykami. Dojdziemy do takiego jednego sklepiku, czy on tu ma jakąś nazwę. Antyki kolekcja, jest kawałek starego auta na górze. Zobaczymy, może coś wynajdziemy. No, to jest fajna gazetka właśnie z różnymi sklepami, z targami staroci. Że możemy się uczyć od nich, jak to może wyglądać fajnie. O, ktoś tu gwiżdże na mnie. O, tu jakieś stare zdjęcia. Stare pocztówki. Zobaczymy, co tu jest. Elvis. O, i są tablice po 7 dolarów. Piny po 3. Hello, good morning. Hello there. Can I make a film for my YouTube channel? Sure. Okay, thank you. I'm from Poland. Go ahead. I love antiques. Maryland, o, Maryland. Zbierają te ze słupów izolatory. Masz drugi sklep z izolatorami. O, ile tutaj pomieszczeń różnych. O, mam musztardę. Patrzcie, jaki fajna fuszeczka. 4 dolce. Zobaczymy, może coś znajdziemy fajnego. Ja na tym ostatnim filmie zobaczyłem więcej później na filmie właśnie niż na żywo. Nie jest to w stanie wszystkiego jakby dostrzec. Dobrze, że film zostaje. Dobra, tutaj chyba nic takiego nie ma. To jak coś, jak szkło ze ząbkowic. Idziemy dalej. Idziemy dalej, tu jakieś czapeczki. Ciuchy. O, książki i zabawki. Książki i zabawki. Ciekawe, czy coś z motocykli by było. Wszystko jest teoretycznie opisane. Nowele. Praca, finanse, hobby. No. Guns. 7 dolarów. Coś tutaj widzicie fajnego? Nie widzę tutaj nic z motocyklowych rzeczy. Paper books. No, powiem wam, że te uliczki, właśnie te Road 66, takie lekko wymarłe. No, ale póki jeszcze są, ci ludzie żyją, są te sklepiki, to jest okazja jeszcze tutaj zaglądnąć. Pewnie trwać wiecznie nie będzie, zresztą to wszystko. O, tutaj jaki talerz. Fajny. Jest dużo tych sklepów, zobaczymy ile czasu pozwoli, ile odwiedzić. O, tutaj są jakieś ciuchy tutaj. To nie dla nas takie rzeczy. O, ale stare skrzyneczki po owocach, które się zachowały.
To już no, kapelusze stare. Szkło opracowane. O, to jakby polskie. No i dobra, lecimy dalej. A, tutaj jakieś lalki. O, łyżeczki, zobacz jakie łyżeczki. $4. Mnie interesują motoryzacyjne fanty. No, ale lalki też $35 taka laleczka. No, stare lalki. I różne rzeczy. Że różne rzeczy zbieracie, bo czasami do mnie piszecie, że by coś tam jeszcze pokazać, więc staram się pokazywać różniste. O, Harley Davidson z koszulka $12. Z Berlina koszulka. O, tutaj też jest dużo różnych bibelotów. Western American. Krawaty, talerze różne. Zobaczymy do innych. Tu były tablice. O, tu były jakieś buteleczki. Różne stare. O. Zobaczymy tutaj ten sklepik. Pan coś sobie tam robi. O. Ale tutaj nic. O, stare butelki coli. Po $8. Zobaczmy ten kamzu. Patrzcie na to. O, po 4,50 komiksy. Dużo, ale nic dla siebie niestety nie widzę. A szkoda. Jeszcze tutaj jest zdjęć do przeglądania, cała masa, cała multum. Może tutaj coś. O, są świąteczne różne ozdoby stare. O, a to? Co to jest? Czy to nie jest jakaś tabliczka? Kosztuje $15 Western Pacific. No nie ma jak tego wyjąć. Ale fajna. Czasami w takich sklepach można iść stary. How you doing? Fine. Good. Is that your Jag outside? Yeah. Were you at the regional medical center this morning? Yeah. Okay. I was gonna say there couldn't be two cars like that. There could be. Well, there are, but not for treatment. Oh, right. Tutaj są te tabliczki po trzy. Yeah, I saw it this morning. Po $3. Big River. Te tabliczki właśnie były w tych, dorzucane do, jak to się nazywa, do płatków, do cornflakesów. Dobra, wychodzimy. A, tutaj jeszcze jakieś klamy, ale nic nie widzimy, Harley. Kolejny sklep z antykami.
na tej samej uliczce, w której wcześniej byliśmy. A, widzę tu jakąś skrzyneczkę już fajną. Step up. O. Idziemy. Hello. Please close gate. Dzieciaki chciały wejść, ale tutaj po pierwsze ja bym nic nie nagrał, po drugie zaraz by było chwilę, że z dziećmi posiedziałem. O, Las Vegas. Zobaczymy, co to się, klamry po dyszce. Yes. What's it, 18 on it? Let's see if I did any better. I have not been bad at this point. Jakieś przyprawniki. O, gdzie stara skrzyneczki. Kolut. O, takie właśnie na cynamon przyprawniki, no. $5. $15, aha, to jest taki długopis. O, $30 takie drzwiczki. O, to jest super. Ciekawe, że to oryginalny. Za $12. Już pewnie podróbka jakaś. Może nie współczesna, może też ma swoje lata. German beer coaster. O, książki z cenami antyków, patrzcie. Katalogi. Oni mają tutaj inne fanty. Marvel, oh. Comics.
Kasy po angielsku w sumie. Fajny ten. 2 za 5. By była myszka Miki, jakiś komiks. O, stara reklama Coli. Za 20 dolców. Ale idziemy szukać. Czy gdzieś tu są tabliczki? O, tu różne szkła. Zobaczę, czy to nie wygląda też jak ząbkowice? Nie? Piękne. Piękne to szkło. 48 dolarów za taką skrzyneczkę. O, co tutaj? O, tu jest Coca-Coli dużo. Jakieś wpinaczki. O, tych rzeczy tutaj cała masa. O, tutaj są różne butelki. 7, 8-9 dolarów z Coli. Kalifornia, 50 dolarów na to. Podziękujemy. Że to jeszcze coś. Tania za 5 dolarów. Jak ktoś zbiera? Zbiera ktoś z was takie popielniczki? Krok tablicy V. Muszę się po Fender. Ile taki Fender? 40. Nie. Fender będzie tutaj tabliczka. 20. Dobra, lecimy do następnego sklepu. Kolejny sklepik tutaj na tej dróżce w Kingman. Idziemy zobaczyć, co tutaj będzie. O, hello. Friendly dog, okay. She loves him. Yeah, she loves him. Stella. Stella, możesz pogłaskać Stellę. Can I make film from your store? Yeah, you go right ahead. Okay, thanks. Idziemy zobaczyć. Where are you from? Poland. Poland, welcome. And I love old things. Old stuff. Oh. It says, oh, she's just my height. She says, I'll get down smaller. Chcesz pogłaskać? I'll get down smaller. Zobacz. O. Ojojojoj. Zobacz, jak mnie liża, widzisz? She loves everybody. Możesz pogłaskać, jak chcesz. She likes to give kisses. Nie. Maybe you have something from Harley Davidson or
or old plates? I don't think so. Harley Davidson, anything? In here? Yeah. Not to my knowledge. Uh-huh. No. Okay. Have you been to the Mother Lode Harley Davidson? No. Cycle shop. It's by the freeway. Uh-huh. Further out. And they got all kinds of cool souvenirs and stuff there. Okay. T-shirts and all that. Uh-huh. Okay. I have to go there. Let me see. Phone's in the car. I think that's right. Well, you've been there several times. Okay, chodźcie, zobaczymy to. Tu jaka flaga stara, zobaczcie. Wielka. O! Są $35. Drogie są tablice. O, Floryda. 400. Kansas kupiłem za dychę w tym sklepie. O, zobaczymy co tutaj jest. Po $3 butelki. $3 butelki, tu pełne po 18. O, takie bawełniane tam u siebie w sklepie flagi. Dobra, idziemy Helenka zobaczyć to dalej. O, tutaj jest taka flaga na sprzedaż. 65. Już idę, kochanie. Best. Wow. Teraz zobaczymy, jak ona wygląda, ale... $65. To mamy 2,5 stówki ponad. A, to są stoły drewniane. Różne narzędzia. O, idziemy dalej. Skrzynia. Zobaczymy tą flagę. Jak ona jest duża. I take 50 cash. 50 cash is okay? Cash. Okay. One for each star. That's a deal, don't you think? Yes. Demand a premium. They're worth a lot of money. Mm-hmm. Especially ones that are rebuilt, yes. You know. Yes, I know. By people that know what they're doing. And really good shape. Yes, yes, yes. People know what they're doing. A lot of things buy on in eBay and send to the Poland. Uh-huh. Oh, really? Yes. The only other motorcycle thing I have is this. It's the American Motorcycle Association Gypsy Tour. Gypsy I don't know tour. When that uh-huh. was. But it's just a pin. Uh-huh. Yes, I know. Yeah. Ah, it's... Yeah, I get you your change. Wow. In the street is a lot of stores like that, no? 50 is what we have right now. 50 states, right? 50 states? 50 stores. A lot of stores in the road. Yes. Yeah. Yeah, this is a little map. Right now we are right here. Uh-huh. These aren't all antique shops, uh-huh. but the number will tell you what type of a shop it is. Ah, okay. There's another antique shop right here, uh-huh. number 16, yes, just the I, next I've been block. There. Oh, okay. And then across the street, if he's there, uh-huh. is Sea Dog Merchant. Are there any flags flying over there? Sea Dog Merchant? It says open. Sea Dog. Does it say? No, that's it's closed. No, it's closed. Possible. No, it looks like he's closed. Okay. Yeah. Oh. I leave you my visit card. Oh, thank you. I have a YouTube channel, oh, and cool. I made film from Polish antique stores, oh, yeah. antique flea markets, yes, uh-huh. swap meet or something like that. Cool. From motorcycles and. Okay. Well, cool. Let me get you your change. Hold okay. on 1 second. Ah. Yeah. Need to get you some change. Oh, okay. Yeah. Let's see, let me do it right here. Yes, jak zobaczę, chcę piesek cię bardzo przytulić, chyba co? Yeah, I like the old motorcycles too, but
a little too rich for my blood. Oh, it's too expensive. So, so I just settled for the newer one. I have a Heritage Softail 07. Uh-huh. There is that. And then I put stage two on. Thank you. And, do you want a bag? No. Like, in USA, a lot of bags is in the markets. Yes. Yep. Yeah. In the Poland only, you must pay for the bag. They're starting to do that here. Yeah. And I have from cotton, but a lot of bags, and I take own bags. Yeah. All right, all right. That's a good thing. Okay. Chodź, zobaczymy jeszcze tutaj. Thank you. Thank you. Thank you. Zaczynamy tu różne scyzoryki. Różne noże. Są dla jenia autko. Patrz, jaki tam orzeszek. Lejania tu autka, no. Janiowi by się podobało. Thanks. Okay. Aha, tutaj jeszcze coś jest. Przyjmę Kolumbia. Ale fajnie, cieszę się z tej flagi. O, dobra. Idziemy. Nice to meet you. Bye. Thank you. Thanks for coming in. Bye bye. Bye bye. O. Oh. Są te mapki, jest taka mapka pokazująca, zobaczcie, tutaj zagłębię w tym King One sklepów z antykami i napisane jest, który sklep się w czym specjalizuje. Tutaj jest jakiś sklepik właśnie z motoryzacyjnymi rzeczami, ale jest chyba niestety zamknięty. Będę zaraz tutaj płakał. O, patrz, jakie tutaj auto. A, UPS, FedEx Shop Delivery. Aha, to jest do UPS-u. No i co tu się dzieje? Please call again. Łamatuchno, matko i córko. Ale tutaj jest... I co? Co ja biedne miś pocznę? Że ja tu już nie wrócę, przynajmniej w tym roku. Chyba, że zacznę organizować wycieczki po Road 66. Patrzcie to. To jest mega. Ja myślę, że wiadomo, że takie wycieczki dać jest pewnie i bez stresu jechać, jeżeli ktoś już był, widział i może tam gdzieś... kiedyś żeśmy jeździli też często, żeby być jakąś osobę, która jest na miejscu, nie? Takie bezpieczeństwo jest ważne, aczkolwiek jakoś ostatnio my sami jeździmy. Nic się nie dzieje. O, tutaj są jakieś magnesy. Ale nie, tutaj takich staroci chyba jako takich za dużo nie ma. Chyba za dużo rzeczy nie ma. Hello. Do you know when it's open? No idea. O, nie, myślałem, że to ktoś stąd, a to... Zamknięte. Zobacz, Janio, widziałeś jaki ten motocykl? O, na rowerku sobie jedzie. Ale tu fajne rzeczy są w środku. Witamy w kolejnym podsumowaniu kolejnego filmu ze stadów z naszej podróży. Poślubny, chciałem powiedzieć. Poślubny. No, dzisiaj film z sklepami, z antykami, nie? W tym Kingman. A ja tu mam, zebrałem sobie tą ulotkę, bo to jest cała, właśnie cały spis. Cały spis, jest dużo tam tych sklepów. Nam się udało. Może ktoś się wybiera, to możesz podesłać zawsze zdjęcie, gdzie. No, może wkleję tu zdjęcie wam, ale to jak będziecie w tym Kingman, to tam w wielu miejscach była chyba ta ulotka, nawet tam chyba w hotelach. Aha. A, no to chyba, że. No.
No ale zawsze tam sobie można zaplanować, nie? Że w tym Kingman jest co robić, bo to ten wcześniejszy odcinek to były te muzea. Mhm. Nie, trzy muzea zaliczyliśmy. Dinera fajnego. No, no. I no można i tutaj... byłoby tam dłużej zostać tak naprawdę. Tak, nie? Tam można, można by sobie właśnie jakiś nocleg, tak nie? Naprawdę. My tam chyba jeden nocleg mieliśmy. Mhm. Nie, jakoś tak, ale tam spokojnie dwa dni. No tak, bo my nie widzieliśmy też, nie, jak będą inne miejscowości, mhm. a to faktycznie było tak, że gdzie nie, gdzie się zatrzymywaliśmy, się okazywało, że tam za wiele tak, właśnie że nie już ma. W tych kolejnych miejscowościach właśnie już nie ma za dużo do roboty, a tutaj ten Kingman i Flagstaff też był. Flagstaff mhm. jest też taki duży, więc tam było dużo też i sklepów z antykami, nie, i właśnie jakichś różnych mhm. knajp, więc warto faktycznie sobie te miejscowości trochę poeksplorować. W ogóle na koniec, albo teraz wam dam tutaj gdzieś, Boże, tak? Ktoś wysłał mi wiadomość, że po serii tych filmików, po serii filmików poleciał z rodziną do Stanów. I słuchajcie, natknął się. Tak, także serdecznie was pozdrawiam, cieszy coś takiego. Ja tutaj gdzieś miałem, Boże. Koleżanka Klaudia, Koleżanka Klaudia, tu przeczytam. Jakiś czas temu obserwowałam waszą przygodę po Stanach. Przeczytałam książki Busem przez świat i spełniliśmy swoje marzenie. Dzisiaj zakończyliśmy podróż Chicago-Santa Monica. Dziękujemy za inspirację. Na ostatniej prostej znaleźliśmy was, a córcia obok wlepiła naszą naklejkę. Miło patrzeć, że był ktoś ze swojego grona, mimo że to tyle kilometrów. Dziękujemy za inspirację, a marzenia są po to, żeby je spełniać. Lewa w górę, Klaudia, Andrzej i Polcia. Do zobaczenia. I tutaj właśnie w takim miejscu, gdzie no jeszcze nie było tego odcinka, nie? Te drzewka to takie z butelkami, ciekawe, no. Super miejscówka, super staroci dużo. Tam żeśmy też trochę, nie, wchłonęli. Tak. Trochę nas daleko jeszcze do tego? Jeszcze tam nie wiem, jeszcze nie. Chyba, nie? No jeszcze. Czy jeszcze nie tak koniecznie. Za 10 odcinków gdzieś, no. Także to. Jeszcze trochę. No, jeszcze trochę. A tutaj w tle, zobaczcie, ta wielka, wielka flaga Stanów. Chciałem właśnie taką oryginalną, fajną flagę i taką wielką, ogromną, bawełnianą z metką. Taką tak, i teraz. USIA. I teraz nasze bagaże powrotne, czyli dwa lasa i gigantyczna flaga Stanów. I 50 tablic rejestracyjnych. Ale tylko za $50, więc to jest naprawdę mega okazja. Ja mam w sklepie u siebie też takie bawełniane, fajne flagi, trochę ale mniejsze. To, no, to jednak już coś innego, nie? To jest gigant. To jest gigant, ja to musiała, nie wiem, gdzie jakiś masz. Chciałem już od razu się pytać, bo tam jeszcze jedna wisiała o więcej, no ale to dobrze, że musiałbym chyba później się ubrać w te flagi. No. W szlafroku byś wracał. Flagi. No, bo tyle fajnych rzeczy, no ale nie da się wszystkiego przywieźć. No, ale w każdym razie no ta wycieczka cała, nie? No. Rewelacja. To prawda. No, tutaj czekaj, bo tu jeszcze... A czekaj, który to jest teraz odcinek? Może nie wiem, czekaj, zaraz zobaczę. Który, to 30, bo tak mówiliśmy, któryś. Że około 50, czyli jeszcze 10 no. będzie. Zaraz zobaczę. To jest 33 aha, odcinek. Aha, no to jeszcze, no. No. A mam przygotowane 34, 35. Mhm. 35, muszę resztę pozgrywać materiału, bo tego materiału jeszcze jest tyle, że no nie dałem no rady tego wszystkiego zgrać na... A teraz jeszcze jak łeba tak na tapecie mocno, nie, no to filmiki jednak... No, nie ma tego czasu, żeby... No nie bardzo. Czasami nie będzie mnie też na... Coś muszę pogodzić, więc na wszystkich premierach może nie być. Więc w komentarzach będziemy się tam porozumiewać. No, dokładnie. Trochę trzeba odpuścić czasami, niestety. No, nie? Teraz naprawdę już tak miałem tak kilka dni temu, że mi się czaszka gotowała po prostu od nadmiaru różnych zajęć, tematów. Bodźców z każdej tak, strony. Tu telefony, tu maile, tu coś tam. Tu faktury. Tak, tutaj rozliczenie, bo mam dwie firmy i... Tu żona, dzieci. Tu tato, zrób popcorn. To... Nie ma lekko Jezu. Tak, a tu ktoś dzwoni i każdy myśli, że jego sprawa jest najważniejsza, no ale to jakoś trzeba wszystko pogodzić. I... Mm-hmm. Także gorący okres w toku i... No, i już niedługo łeba i będzie się działo. Tak, będzie a po łebie działo. Będzie trochę już lżej na sercu. No. Dzisiaj, czekaj, bo dzisiaj jeszcze miałem jakiś film, te końcówki filmików, nie pamiętam co tam jeszcze chyba, dzisiaj chyba dam od Shreka, Shreku tam ma mi przywieźć motocykl, który będzie do wygrania na kanale,
to wam podeślę, bo już odpalił go. Będzie ścigacz. No, mini to... ścigacz. I zobaczymy, jak się tam umówimy, nie? Jak to w ten... W ten weekend, no. No właśnie, no bo to jeszcze też nie wiemy dokładnie, jak... Nie? No, no. Musimy to obgadać. Na spokojnie tak, usiąść do kalendarza. No. Do naszych zajęć. Wczoraj jeszcze na ten, idealnie strzeliło tak w czasie filmu, akurat jak pisaliśmy 19 tysięcy subskrypcji, także wielkie dzięki. Tam ktoś zmobilizował jeszcze w ostatnich... Domowników. Tych, zmobilizował domowników do zostawienia subów, więc wielkie dzięki za to i cały czas przypominam też właśnie o tych łapach. O, jak jeszcze nie subskrybujecie, to żeby się jakoś tam zalogować i zostawić tą subskrypcję. No i w zasadzie tyle, nie? Flagą się pochwaliłeś. Tak, flaga jest mega. Usprawiedliwiłeś, że możecie czasem nie być i możemy kończyć. Tak, więc nie zawsze będę, ale zawsze będę sobie na pewno odtwarzał, będę tam sprawdzał, co tam piszecie. No i komentarze też zaglądam czasami. Chociaż raz dziennie na pewno. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Pa, pa. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Marcin pali. Wyczyszczony gaźnik, wszystko zrobione. Także jest luk. Podnieś koło. Jest luksus. Na razie.